Pani przewodnicząca, koledzy, koleżanki. Politkowska ja, Litwinko. Niemcow, Nawalny. To są nazwiska, które mówią same za siebie. Tylko w ostatnich kilku dni mieliśmy wiele wydarzeń w kontekście Unii Europejska-Białoruś, również rurociąg Nord Stream 2, a potem bardzo agresywne ćwiczenia wojskowe Zapad. Prawdą jest, że Rosję naprawdę zachęcano do współpracy z Zachodem. Nawet ta organizacja oferowała umowę o współpracy i partnerstwie. To była próba zaoferowania współpracy, pozostała współpracą tylko z nazwy, bo okazuje się, że idziemy w różnych kierunkach. Putin miał szansę na dokonanie zmodernizacji swojego społeczeństwa, swoich instytucji, ale nie. Zdecydował się postąpić w sposób tradycyjny, czyli ekspansja, polityka z wielkim zamachem, wszystko kosztem swoich obywateli. Dyktatorzy zawsze tak kończą. Okazuje się, że jeżeli mieszasz za dużo, jeżeli zabijesz zbyt wielu ludzi, nie możesz się już cofnąć. Więc jego interes to sojusz autokracji. Interes obywateli u Rosji to modernizacja. Na pewno przejdzie w historię jako ktoś, kto bardzo źle przygotował Rosję do wyzwania, jakim są wzrastające Chiny. Ale musimy cały czas starać jednak realizować odpór wobec niego i dlatego popieram ten tekst. Yeah.